Dzień dobry, witam się z Wami 5 grudnia, dzień tygodnia wtorek. Tak, nie mam selfie, właśnie nie wiem nawet gdzie go położyłam. Zobaczcie co się u mnie dzieje, tak, żeby nie było. Krzesła poodsuwane, suszarka z praniem poodsuwana, firanki pozawieszane na kaloryfer, gdyż będę myła podłogę. Mop stoi, czeka na mnie dzielnie. Bardzo dzielnie. Czekajcie, zgaszę może światło, chyba będzie jednak mimo wszystko troszeczkę lepiej, nawet jeżeli ciemniej, bo jest takie żółte. Także tak, porządki. A zobaczcie, który na kalendarzu u mnie, trzeci. Tak, standard. Słuchajcie, pomyślałam, że będę nagrywać dzisiaj znowu dla Was vlogmasa, część dalszą. Powiem Wam, że przepraszam za głos, bo jestem jednak podziębiona. Patrzcie, jak ja w ogóle wyglądam. Koszulka, sweterek. Nieważne, nieważne. Skończyłam pić kawę i tak sobie pomyślałam, że pogadam sobie troszkę do Was. Wejdźmy sobie do kuchni, zróbmy sobie, nie wiem właśnie, czy kawę, nie wiem, czy chcę kawę. Przygotowałam sobie w polskim sklepie, kupiłam, słuchajcie, Ludwika z winegarem. Pierwszy raz, także będzie mycie okien od wewnątrz. Co jeszcze? Jak widzicie, na razie pozmywałam naczynia, poukładałam wszystkie... naczynia, o, stąd, do szafek. Wygrzebałam, myślałam, że w kacapie mam, słuchajcie, jakieś wiadereczko, cokolwiek właśnie na tą choinkę, bo chciałabym już zacząć dzisiaj właśnie ubierać choinkę i mogłabym to zrobić z Wami, i chciałabym to zrobić z Wami, no ale nie mam właśnie wiadereczka, żadnego nie mam wiadereczka. Pomyślałam, mam tutaj taki pojemnik od płyt, taki płytownik czerwony i ja sobie pomyślałam, że gdybym w niego nawrzucała, myślę, jakieś rzeczy, może by ta choinka ustanęła, tylko potrzebowałabym jakichś kamieni. A kamieni też nie mam. Dobre, nie? Dobra rozkminka, słuchajcie. Także nie wiem, co jeszcze wymyślę. Mam piasek z kuwety kotów. W sensie, nie z kuwety, tylko do kuwety. Więc może tego piachu bym wsypała. Nie wiem, czy by mi tam choinka była stabilna. Zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli nie, to może coś dzisiaj kupię. Może wyjdę właśnie jeszcze z Wami, jak zdążę posprzątać podłogi i kurze, to bym wyleciała z Wami, słuchajcie, do Homburgansa, bo chcę kupić jeszcze raz tą świeczkę, tą gingerbreadową, bo jest naprawdę wspaniała. Zapaliłam też sobie, słuchajcie, kominek. To jest ten kominek, słuchajcie, taki na te wkłady, o, na te takie, te droższe, elektryczne oczywiście. I wiecie co, i ja sobie, wiecie co zrobiłam? Wyciągnęłam, po prostu podhaczyłam nożem ten stary wosk z tego tutaj pojemniczka i najzwyczajniej na świecie wrzuciłam tam taki wosk i powiem Wam, że to co tu czujecie, to jest jakaś miazga. Jeżeli lubicie połączenie... to nie jest czekolada, chociaż tak trochę pachnie. Zresztą nie będę mówiła, te candy cane, wiecie, te takie cukierki, miętowo, ja nie wiem jakie są, miętowo coś tam. Ja tu czuję czekoladę i miętę, więc czuć mniej więcej jakbyście jadły after 8, to już kiedyś mówiłam. Także to jest candy cane forest. Zakupiłam je w Tesco, albo w Aździe, nie, w Aździe chyba, jak byłam w Szkocji, także zakupiłam właśnie ten zapach. I teraz mi one tu umilają czas, ponieważ świecą się na kocie. O! Wylałabym, ale nic się nie dzieje. Także tu w kocie jest... O, w tym kotku jest jeden tutaj wosk, czy dwa? Tutaj jest jeden albo też dwa. I pokażę Wam. I tutaj jeszcze jest. I tu w kominku też, widzicie, właśnie wygrzebywałam, ale już nie chciało mi się bawić, więc po prostu dorzuciłam. I tutaj też jest właśnie ten candy cane'owy. Drugi, jaki kupiłam, to jest, już Wam pokażę, i tu jeszcze jest nienadpoczęty, i to jest iced almond cookies. Takie ciasteczka niby almondowe, także zobaczymy. No pachnie fajnie, pachnie naprawdę fajnie migdałami. Ja bardzo lubię zapach migdałowy, migdałów. No, także zaraz zmieniam tutaj kalendarz, ale co Wam chcę powiedzieć, wiecie, że ta świeczka gingerbreadowa pachnie cudownie, to już Wam powiedziałam, jedna z Was kupiła i się też o tym przekonała.
roztargał mnie trochę wiatr. Ale kupiłam też gingerbread, słuchajcie, woski i one nie są tak trwałe i nie są tak pachnące bardzo jak świeczka. To od razu mówię, że nie opłaca się ich kupować, lepiej dorzucić do świeczki. Wygrzebałam właśnie, będąc w kanciapie, słuchajcie, nie wiem, może was gdzieś postawię, czekajcie, nie mam stojaczka tutaj, ale może jakoś dam radę. Jakoś dałam. Wygrzebałam z kanciapu, słuchajcie, siatkę. Siatkę z tamtego roku, o, bo wchodząc, szukając właśnie no jakiegoś wiadereczka, czegokolwiek, żeby użyć jako stojak do choinki. Ja wiem, pisała mi któraś z was nawet, czekajcie, że stojak można zakupić, słuchajcie, w Argosie. Ja wiem, ale ja byłam i patrzyłam i najtańsze chyba stojaki to są w granicach 20-30 funtów. Ja nie znalazłam nic tańszego, a powiem wam, że jak ja mam dawać 20-30 funtów za sam stojak, to ja kupię choinkę. Po prostu, najzwyczajniej na świecie, za 15-20 funtów to ja już mam gotowe choinki ze stojakiem, ze wszystkim. Także, no nie jest mi to na rękę. Choinkę mam i szkoda byłoby mi ją zmarnować. Więc pomyślałam, że jeżeli znajdę jakiś fajny stojak, albo na przykład taki, że on będzie zbyt mało stabilny, to po prostu tą choinkę w tym mało stabilnym ustawię gdzieś u góry, na przykład u Oliwii, dajmy na to w pokoju, bo jednak jej pokój jest dużo większy niż Gracka. Zresztą oni oboje w ogóle ostatnio przesiadują cały czas u Gracjana w pokoju. Cały czas przesiadują u Oliwii w pokoju. I powiem wam, że właśnie chyba tak zrobię, że wtedy najwyżej zakupię nową choinkę, za te tam 20, dajmy na to, funtów, małą jakąś taką, że tyle o ile, żeby tylko była. Mógłby to nawet być dla mnie stroik, naprawdę, nie musiałoby być choinki, chociaż ta choinka to zawsze to jest taki fajny klimat. Także może taką jakąś średnią choinkę bym zakupiła, jeżeli dzisiaj będę, to zobaczymy. I wtedy bym ją postawiła tu, a w tym właśnie pojemniku, mniej stabilnym, bo dzieci i tak ze mną będą przesiadywać na dole, to po prostu, czekajcie, może światło zapalę? No, zgasiłam. Brawo ja. Czekajcie. O, no to trochę lepiej, nie? No, także i tak sobie wymyśliłam, że jeżeli bym właśnie znalazła jakąś niedrogą, to kupię ją tu, a tą po prostu bym przetransportowała na górę. I wejdźmy teraz do siatki tutaj z tymi ozdobami. Jedną już tu zaniosłam, zaraz wam pokażę. I to jest, słuchajcie, taki kapelusz, który tutaj sobie zawieszacie. I to jest fajna rzecz. Przed chwilą zdjęłam z tego nawet metkę. Nie wiem, czy gdzieś tu znajdę. Jest. Widzicie? Zdjęłam przed chwileczką metkę, kosztowało to £1,49 było jeszcze z metką, także nawet nie użyłam, po prostu cała ja. Więc powieszę to albo na drzwi, albo coś na pewno z tym wymyślę. Także to jest rzecz pierwsza. No ja myślę, że pamiętacie, kto mnie oglądał w tamtym roku na Vlogmasie, to będzie pamiętać. Dalej, kolejna rzecz, mogą być jeszcze sprzątane, same wiecie o co chodzi i jak to wszystko tutaj jest. Czekajcie, bo to jest Mikołaj, ale widzę, że mu się rozruchały trochę te buty, nogi w sensie. Dobra, taki Mikołaj, słuchajcie, to jest drewniane. To jest drewniane, Merry Christmas, fajna rzecz, albo na okno, albo na ścianę, albo do dzieci do pokoju. Także jeszcze nie wiem, ale naprawdę czym więcej, tym lepiej, bo miejsce zawsze się jakieś znajdzie. Kolejne napisy, ale już też widzę, że się mi poodklejały. No nie dziwię się, ale to wszystko można przykleić, to nie jest problemos. Czekajcie, zaraz, bo się to mi z tym łańcuchem tutaj zmieszało. O, i to jest taki Mary, co tu się urwało? Mary X, a się urwało tylko. Mary Xmas, taki napis, fajnie, że pokazuję wam dobrą stroną, nic się nie dzieje. O, taki napis, Mary Xmas i tutaj A odpadło, będę musiała je tylko po prostu przykleić, o tutaj dokładnie w tym miejscu. I mam kolejny napis, także ten napis może gdzieś tu wykorzystam, bo jest czerwony, ładnie by się tutaj komponował na zielonym tle. Także literka A odpadła i będę ją przyklejać. Więc to jest rzecz kolejna. Dalej właśnie ten łańcuszek, który mi spowodował, że tutaj wszystko się porwało. Takie coś, ja myślę, że to zawieszę chyba raczej na choince. Jeszcze nie wiem, czy będę chciała, tak myślałam, że chciałam czerwono-złotawe takie ozdoby, ale jeszcze nie wiem, jeszcze może mi się odmienić. Zresztą tak jak powiedziałam, jeżeli użyję dwie choinki, no to w ogóle zrobię jedną taką, drugą taką. Czekajcie, bo ta siatka wam tutaj przeszkadza. Tu mamy znowu takie coś na okno i czekajcie, czy to się gdzieś tu włączało jakoś. O, dobra, czekajcie. Czy to, jak to się ma? O, dobra, takie coś, zobaczcie, podświetlane, taki reniferek i to jest na tą taką żabkę, czy jak to tam sobie nazywacie. O, i to się przyczeja się do okna, przykleja. Także taki reniferek, też fajna rzecz. No powiem wam, że fajnie, że to odgrzebałam, bo nawet nie wiedziałam, że tyle mi rzeczy zostało z tamtego roku.
Tu widzę, że już do wyrzucenia, bo to są te takie żelowe na okna, co się nakleja, to dzieciaki sobie naklejały. Tu widzę znowu jakąś choinkę, tu jakaś gwiazdka od czegoś odpadła. Choinka, taka choineczka, to jest taka stojąca chyba na biureczko. A, i to jest ta świecąca, już pamiętam. No, tylko trzeba ją, widzicie, trzeba ją tutaj rozgałęzić ładnie. I co? I będzie fajna ozdoba. Nie wiem, czy to widać, ale ona się gdzieś tam świeci, mieni. Więc ja najpierw ją sobie rozproszę, czy jak to się mówi, ładnie ją ułożę i to będzie taki fajny sobie stroik. Dalej rzecz kolejna, wow, że to się nie stukło, słuchajcie. Ja jestem w szoku, coś mi spadło. Co to spadło? Robaczek. Wiecie co? Robaczek spadł. O, i się pokruszył. Naprawdę, prawdziwy robak. Ten taki żuczek, co są w kanciapach zazwyczaj. Tam, gdzie jest wilgoć. Dobra, już go poskładałam. Musiałam go złożyć w całość, bo pęk na pół. No, był właśnie tutaj w tym kominku. Zobaczcie, kominek. Znalazłam taki kominek. W sensie to nie jest kominek, tylko na podgrzewacz. Na jeden podgrzewacz i fajnie tutaj światełka mogą się gdzieś tam odbijać, więc taka delikatna ozdoba. Myślę, że też się fajnie sprawdzi. Gdzieś. Tu już mamy pustą siatkę, także super. Siatka mi się przyda tutaj na śmieci. I tu mam jeszcze jedną siateczkę, taką małą i lecimy dalej. Co my tutaj mamy, słuchajcie? Patrzcie, nawet kartkę mam. Iwonka, od Ciebie kartkę tutaj miałam. Patrzcie, w siatce miałam ją. Kartkę od Iwonki miałam. No. A właśnie przed chwilą z Iwonką pisałam. Także Iwonia, pozdrawiam Cię. Kartka wędruje do szuflady oczywiście. Ja nie wiem, dlaczego była tutaj w tych wszystkich tutaj rzeczach. Ale pewnie ją tu włożyłam. Dobra, mamy tą choinkę z tamtego roku, na pewno pamiętacie, ja ją miałam chyba u siebie na biurku, ile się nie mylę. To była ta taka do poskładania. Jak ja lubię takie rzeczy, słuchajcie, zawsze się... O, to jakoś tak. I tu jeszcze jest... Wszystko mi pospadało. I tu jeszcze jest ta trzecia część, którą się wsadza tak. Choinka jest gotowa, nic normalnie prostszego, z dzwoneczkami. Jest ekstra, tylko mi dzwoneczki poupadały. Są tu i dzwoneczki trzeba tylko pozawieszać. Czekajcie, pozawieszam od razu tutaj przy Was. Tu są takie haczyki. Nie mam wszystkich dzwoneczków, już widzę, ale myślę, że nie muszą być wszystkie. Tyle o ile i takich jest dużo. Zobaczcie. Taka ozdoba, także też myślę, że się fajnie gdzieś tam sprawdzi. Nawet ona na stoliku przy takiej świeczce gingerbreadowej, myślę, że będzie super. Kolejna rzecz, wow, kula. A tą kulę dostałam. Wiecie co? Tą kulę chyba dostałam, coś mi się wydaje. Czy ją nie, no dostałam chyba. Jezu, nie wiem, od którejś z Was, już nie pamiętam. Taka kula piękna, ona się nie świeci, jest aniołek w środku i takie te... I taki śnieg. Super, uwielbiam te kule. Uwielbiam w ogóle te takie z głosem, wiecie co chodzi, z dźwiękiem, z pozytywką. Jedziemy dalej. To też dostałam, to już pamiętam. To też dostałam. Boziu, od kogo to było? Ale wiem, że to dostałam. Ozdoby drewniane na choinkę. Jeju. Czy to nie od Iwonki? Nie wiem. O, która pamięta, to niech mi napisze. Ozdoby. Ozdoby takie piękne. Mam tutaj wsadzone, nieużywane były w tamtym roku, więc w tym roku będą użyte. Nie wiem, od kogoś dostałam. Wiem, że dostałam. Czy od Kasi? Nie wiem. Dajcie znać, nie będę zgadywać. Dalej, Mikołaj, który też wisiał u mnie, w sumie on chyba u mnie stał, nawet nie wisiał, jeszcze Wam mówiłam, pamiętam jak dziś, że mówiłam, że Mikołaj do Was macha. Także taki Mikołajek fajny jako ozdoba. Dalej, kolejna rzecz, o, są dzwoneczki i jest choinka, pamiętacie tą choinkę? Czyli już wiem, to jest siatka, którą włożyłam wszystkie rzeczy z biurka chyba. O, ta choinka. Na pewno ją pamiętacie, ona chyba nawet zmienia. No, trochę będzie zmieniać kolory. Czekajcie, wytrzemy ją sobie, już od razu tutaj mam papier, bo cały czas porządkuję dzisiaj. Mam trochę sprzątania. Czekajcie. Dobra, wytrę ją chyba mokrą chusteczką, bo widzę, że tu jest taka troszeczkę jakby, no taka za mgłą jest. Wiecie o co chodzi, także ja ją zaraz ładnie doprowadzę do porządku, do ładu składu i tak będzie pięknie mi się świecić. Także też ją postawię może na komodzie, bo jest taka ładna. Będzie mi też fajnie pasować z LEDami na telewizorze. No, a LEDy zawdzięczam Maćkowi oczywiście i bardzo dziękuję, bo bardzo fajnie mi się i miło ogląda teraz telewizornie. Tu znalazłam takie coś.
I nie wiem od czego to. A, chyba czubek od tej choinki, czekajcie. Tak, to był czubek od choinki. Dobra, choinka ma czubek. I teraz zabawa dla mnie. Znalazłam wszystkie dzwoneczki, więc ja sobie za chwilę poaplikuję te dzwoneczki. O, cała ręka dzwoneczków, albo zrobię to z wami. Czekajcie. Patrzcie, nawet nie sądziłam, że aż tyle mi ich zostało. No, także ja poaplikuję sobie tutaj dzwoneczki. Tak sobie pomyślałam, że nagram wam dzisiaj, chociaż mam dzień taki sprzątający. No, ale jak vlogmas to vlogmas i wszystko, co mam robić, to w sumie powinnam robić też z wami. Nie będę oczywiście, wiecie, latać z mopem, nie będę wam nagrywać, jak zamiatam podłogę, bo to bez sensu jest, każdy wie, jak to się robi. I tu inspiracji raczej żadnej nie zaczerpniecie. Każdy sprząta przed świętami, zresztą nie tylko, ale teraz mówię o takim stricte, o takich stricte porządkach przedświątecznych, więc każdy wie, jak to wygląda. Jest szał, ciał, czekajcie, bo nie widzę, czy wszędzie włożyłam, ale tych dzwoneczków tu dużo. Musiało mi coś spaść, wiecie, że jakby mi coś nie spadło, to znaczy, że dzisiaj nie byłabym sobą. Dobra, jeszcze mam ich trochę. No i tak pomyślałam, że się do was odezwę. Mamy też do otworzenia, słuchajcie, zaległe cyferki w kalendarzu adwentowym, w kalendarzu od Asi. Ja już się nie mogę doczekać, bo wiem już od Asi, że tak, tam będzie bransoletka i łańcuszek i nie mogę się już doczekać. Naprawdę nie mogę się doczekać. Kurde, zabrakło mi, wiecie co, czekajcie, brakuje mi tych 2, 2, 2, 2, a tu jeszcze. No, będzie bransoletka i łańcuszek, także bardzo się cieszę. Znowu mi tu coś brakuje i jestem chyba ślepa. Dobra, widzę. Już widzę, tu znalazłam, ale jak cię tu włożyć? Dobra, mam. No i już są wszystkie, zobaczcie. Tak wygląda ta choineczka. Myślę, że naprawdę urocza, fajnie to wygląda. Także koło świeczki, aczkolwiek tutaj coś pomyślę, bo jest i świeczka, i kot, i słuchajcie, i tamta jeszcze druga świeczka, i smacznej kawy, i trochę za dużo tego. Dobra, siatkę zostawiam na później, bo na pewno mi się przyda. No, także tyle ozdób, słuchajcie, znalazłam z tamtego roku, więc już mniej więcej wiem, czego nie kupować. Kartkę idę od Iwonki chowam. Czekajcie, nie mam sticka, nie wiem, gdzie ja go położyłam. No, także wychodzę z... O, widzicie? Za dużo trochę, dlatego na pewno zostanie smacznej kawy, to zostanie. Kot też myślę, że zostanie tu. Może świeczkę gdzieś indziej położę, albo kota gdzieś, nie wiem jeszcze. Może kota położę tam na parapet, albo tam na parapet świeczkę. Jeszcze nie wiem, coś wymyślę, żeby nie było za dużo. Kartkę od Iwonki chowam sobie do szuflady. Nie do tej szuflady, poczekajcie, kartki miałam też od was tutaj. Przymknę sobie drzwi. No, tutaj nam muzyczka przygrywa, bo za chwilę dodam wam jeszcze ostatnią część z vloga tego weekendowego. Nie wiem, gdzie was... O, oprę was tu może jakoś. O kubek. Nie mam stojaka, więc na razie sobie jakoś poradzimy. Ściszę muzykę, żeby nam nie zagłuszała. Dobra, i zaraz wam powiem, zakończono przetwarzanie, także super, mam nadzieję, że dobrze tutaj wszystko widać. Ja jestem no make-up, także jak straszę, to wyłączać odbiorniki, a się namacham, nie? Przyszła do mnie przesyłka, też za chwilę ją otworzymy, więc taki będzie vlogmasik, taki z dzisiejszego dnia. Także on będzie taki troszeczkę pomieszany, będzie trochę wszystkiego. Ja tu cały czas porządkuję, będę jeszcze wycierała stół, tu w ogóle różne rzeczy się dzieją na tym stole, dlatego nawet wam nie pokażę vlogmas. Teraz będę chciała go za chwilkę dodać na kanał, także jak to uczynię, to się do was odezwę. Także ja teraz biorę się za otagowywanie. Mam nadzieję, że podoba wam się też moje nowe zdjęcie, takie te profilowe na YouTubie, gdzie jest vlogmas 2017. Bawiłam się z tym wczoraj dość długo, ponieważ nie mogłam dopasować, słuchajcie, wielkością. Ja się kompletnie na tym nie znam. Jest tam przewidywalny taki, wiecie, wymagany jakby ilość pikseli i tak dalej, a ja, dla mnie to jest po prostu czarna magia, dlatego po prostu no, nie mam pojęcia, jak ja to miałam robić. Czekajcie, tylko sobie smyrnę usta, bo już czuję, że mam przesuszone. No ale tak jak mówię, od rana po prostu cały czas sprzątam. Jak tylko zaprowadziłam Gracjana, od razu wzięłam się do pracy. I co? Ja myślę, że teraz już nie będę tak do was tutaj gadać. Dziękuję w ogóle za nowo przybyłych, za subskrypcje nowe. Bardzo jest mi miło. Widzę, że wzrasta też liczba wyświetleń, także bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że po prostu jakoś tam umilam wam czas.
Także to na pewno chciałam powiedzieć. Bardzo Wam dziękuję za przesyłki do ośrodka. Moja też poszła i dzisiaj chyba myślę, że właśnie siądę i będę się dowiadywać, ile z tych przesyłek dotarło do ośrodka i może właśnie jakoś też Wam dam znać. Już gadam 20 minut. Jak ja mam nagrywać vlogmasy krótkie, no? No i dzisiaj będzie po prostu znowu rozdzielony, rozprawiczony, słuchajcie, na chyba dwie części, bo jak ja już teraz gadam 20 minut, to strach pomyśleć, co będzie, jak pójdziemy do sklepu, wrócę, będzie jakiś haul, jeszcze pokażę przesyłkę. Wiecie co? Takie rzeczy tylko chyba u mnie. No, także ja teraz już nie będę do Was gadać, po prostu biorę się za dokończenie i zamknięcie filmiku najnowszego, żeby Wam go pokazać i odezwę się do Was za chwilkę.